bardzo ważny moment dla rozwoju. I ten zakup to jest wymiana 1/3 taboru komunikacji miejskiej. Wiele miesięcy przygotowań i dzisiaj podpisanie umowy. Sprzęt, który przyjedzie do Gdyni, to te autobusy, które spełniają najwyższe kryteria. Bardzo nam zależy na tym, by mieszkańcy Gdyni na co dzień, przemieszczając się po mieście, jeździli nie tylko punktualnie, nie tylko w sposób dobrze zorganizowany, ale także w oparciu o tabor, który jest najnowocześniejszy w Europie. Będą to autobusy 18-metrowe przegubowe i 12-metrowe, tak zwane krótkie. Super wyposażone, jeśli chodzi o udogodnienia dla pasażerów, również jeśli chodzi o udogodnienia dla komunikacji miejskiej, wyposażone w monitoring, w tablice kierunkowe oczywiście, w super wydajną klimatyzację, również w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. To jest najnowsza technologia, którą oferujemy z jednej strony, a z drugiej strony to jest autobus, który produkujemy już od iluś lat, więc tak naprawdę jest sprawdzony, są super dopracowane i wierzę, że będą się świetnie tutaj spełniały.